Jest, moi drodzy, historyczna zmiana w tej chwili, bo nie pamiętam, żeby tak było, że mogła i gra po Harzym. Jakoś tak w timetable chyba się nigdy nie układało. No się chłopcy polubili jednak, zobacz. Andre Tegler, no słuchaj, znają się od dawien dawna. Andre Tegler zajmował się muzyką na początku punkową, wyobraźcie sobie, a z czasem coraz bardziej pociągał go funk, oriental house i takie różne tam klimaty, aż dotarł do tego kawałków, no i między innymi takich wielkich hitów jak Beatbox oraz no, You Know Why na przykład. Bardzo dobry numer, który jest do tej pory grany przez różnych DJ-ów w wielu wersjach. Warto, moi drodzy, powiedzieć, że czekamy na wasze maile. No bo oczywiście będziemy mieć w naszym planetarnym studiu podczas i podczas Mayday gości specjalnych, czyli artystów, którzy dzisiaj tutaj występują. Piszcie pytania, piszcie swoje opinie, swoje wrażenia na adres mayday@planeta.fm. Będziemy te pytania od was zadawać wszystkim gościom w naszym studiu. Warto do tego dodać, gdzie nas słuchacie, jak się bawicie, no i jaką atmosferę tam macie wokół siebie, bo u nas jest naprawdę gorąco. Zostawiamy was z Mogwajem. Mayday, Massive Moments. Tylko na planecie FM. Mogwaj in the mix.
No i proszę, tak na Mayday 10. edycji w Polsce brzmi właśnie on, czyli sam Mogwai. Znowu zaskakuje. Ręce w górze wszystkich klubowiczów, po prostu się pięknie bawią, to jest naprawdę super atmosfera. Chcieliśmy wam trochę opowiedzieć o historii, ale nie wiem, czy będzie czas właściwie, bo jest dużo do opowiadania o tym, co się dzieje tutaj. Ja zauważyłem i tak sobie założyłem, że co roku, słuchajcie, pojawiają się jakieś takie hity gadżeciarskie. No i w tym roku myślę, że takim hitem są malunki na twarzach, bo zauważyłem już kilka osób, które są wymalowane, no może nie w barwy Maydayowe, ale mają jakieś takie różne czarne znaczki. Nie wiem, czy ktoś to tutaj robi, ja bym chętnie się podłożył gdzieś tam. Ty byś się podłożył pewnie takiej pani, która to robi w sposób bardzo fajny i zręczny. Dobra, nie będę mówił. A z gadżetów fajnych, ja uwielbiam Mayday za to, że mogę sobie bieliznę pooglądać. Wszystkie nowe trendy wśród klubowiczek. To może w skrócie. Mayday 2001 to Mayday pod hasłem 10 in 1. Na tej imprezie zagrał m.in. duet Blank & Jones. Pojawił się też obecny tutaj z nami w tej chwili grający Mogwai. Co do tego jeszcze? No i m.in. Mr. X, Mr. Y, Lexing Hipple. Dużo, dużo fajnych gwiazd. To była druga edycja i bardzo gorąca edycja. No i Army tam się też pojawił. No, przepiękna impreza, ale to już jakby za nami. Teraz jesteśmy na 10. edycji w katowickim spotku Mayday 10 Years Massive Moments. No i Mogwai. Massive Moments. Mogwai in the mix.
Hit na żywo na Planecie FM. We'll be right back.
bardzo, to jest Mayday, Massive Moments. Martyna ze mną, słuchajcie, wyszedłem poza studio, patrzę, a tu 180 blondynka, nogi od szyi do ziemi, nie mogłem się oprzeć. Witaj! Witam. Odwiedziłaś nas bezboleśnie, przyprowadziłem cię tutaj bez biczowania. Oczywiście, że tak. Po raz który jesteś na Mayday? Po raz drugi. Czy mogła i cię kręci? Muzycznie. Kręci mnie. Prowadzący też się kręci. Oczywiście, prowadzący bardziej. Yes, słuchajcie. Dobra, skąd przyjechałaś? Z Katowic. O, to śląska nuta do ciebie przemawia. Tak, owszem, jest pięknie. Podoba się Mayday? 10. edycja już. Podoba się jak zawsze. Jest atmosfera niesamowita. DJ jest plany, są fajniejsi. Okej, szybkie pozdrowienie na koniec, żeby nie było. Pozdrawiam moją kochaną Agatkę, będę cię zawsze kochać. Szkoda, że cię nie ma tutaj z nami. Oczywiście Planetę i wspaniałych przystojnych. DJ i tak. Dobrze, także i wy możecie znaleźć się tutaj z nami, wpadajcie do spotka, albo nie wpadajcie, przychodźcie do studia Planety FM. Mayday, Massive Moments. Tylko na Planecie FM. We'll be right back.
Fly in the mix. Moi drodzy,
bezpośrednia relacja z Mayday Massive Moments. Właściwie powinienem powiedzieć Ten Years Massive Moments. No i słuchajcie, teraz za konsoletą Mogwai, postać historyczna, która pojawia się wielokrotnie na Mayday. Pojawił się m.in. na pierwszym, dobrze mówię, na drugim, na trzecim i tak do końca. No i tak mu szło z drobnymi przerwami, ale rzeczywiście pojawiał się bardzo często. Jeżeli chodzi o historię Mayday, bo słuchajcie, dzisiaj nawiązujemy w zasadzie do tego. Oczywiście trzeba, no jakoś to rocznicowo trzeba zamknąć, prawda? Odliczanie trwa. Rok 2002. Culture Flash. To była naprawdę wielka impreza. Pierwszy raz w Polsce impreza odbyła się, słuchajcie, na dwóch salach. Od tamtego momentu już tradycyjnie co roku dwie sale funkcjonują. Trzecia edycja, wtedy Polska uczestniczyła w niej, uwaga, 9 tysięcy ludzi. Ja słyszałem takie komentarze do występów Mogwaja na poprzednich edycjach, w których ktoś napisał bardzo ważne słowa. Ten facet pokazał wszystkim, jak się gra. Rzeczywiście on wyznacza pewne trendy, zresztą jego biografia też takie pewne elementy życia radiowego wpisuje przecież. No tak, kiedyś, zresztą do tej pory chyba ma okazję pracować w niektórych rozgłośniach radiowych się pojawia. Jest związany z jakąś na stałe? Chyba nie. Nie, na stałe nie, ale sprzedaje swoje produkcje i rzeczywiście jego programy pojawiają się w wielu rozgłośniach na całym świecie. Przesympatyczna postać dzisiaj dla was za konsoletą. To jest właśnie ta dojrzała esencja, można powiedzieć, Mayday w Polsce. Ale będzie też młodzież, obiecujemy. No i będzie gorąco, zostańcie z nami na planecie FM. Mayday, Massive Moments, Mogwai in the mix.
osób, które chcemy przyciągnąć jakoś do nas, jest Andrzej Mysak. No właśnie, mamy dla niego kilka szybkich pytań przede wszystkim. Który to jest twój raz na Mayday? Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Przede wszystkim dobry wieczór, witam. Znaczy tak, przyznam się i tutaj może troszkę wstydzę właśnie przyznać. Jestem po raz pierwszy w moim życiu na imprezie Mayday. Zawsze się tak składało, że rozmawialiśmy tutaj prywatnie, zawsze się tak składało, że gdzieś grałem w tym terminie. Dzisiaj wyjątkowo zdarzyło się, że mam wolne i powiedziałem, muszę przyjechać, muszę zobaczyć to na własne oczy. Jest super, no pierwsze wrażenia są naprawdę wspaniałe. Na kogo najbardziej czekasz? Za kilka minut dosłownie postaci Mogwaja, który rozgrzał publikę, widzimy wszyscy szaleją niesamowicie. Pojawi się Perry Korsztyn, przez wielu wyczekiwany. Jak jest u ciebie? Dokładnie, chyba tak jak większość. Przyjechałem przede wszystkim dla Perry'ego. Kto jeszcze? No może Sven, wiadomo, Wespa. Aha, jeszcze a propos Perry'ego, to jest tak, że to jest... i za taką uchodzi, więc jak postrzegasz Perry'ego, czy to będzie taki czysty trend, czy wzbogacony o taką mocną stopę? Jak to przewidujesz? Wiesz co, trudno powiedzieć, nigdy go jeszcze nie słyszałem na żywo, mam nadzieję, że mnie zaskoczy czymś. Zobaczymy. Aha, a to na koniec jeszcze szybko o twoich produkcjach, czy coś planujesz, czy mi zaskoczyć? To znaczy, no tak szybko, szykuje się nowy Base Attack, są w trakcie tworzenia remiksy. Dużo produkuję, ale dla innych artystów, no nie wiem, z takich większych rzeczy to współprodukowałem zupełnie inne klimaty, współprodukowałem dwie ostatnie płyty Stachurskiego, ostatnią dance'ową płytę Kombi, także zupełnie inne klimaty, ale tylko jako producent. Także dużo się dzieje, ale zupełnie innych rzeczy. No to czekamy na twoje klubowe wcielenie, a póki co Mayday Massive Moments już za kilka chwil dosłownie. Perry Korsztyn, a teraz jeszcze końcówka Mogwaj, ale on się nie kończy, on jakby się ciągle rozkręca. Tylko na Planecie FM. Thank you.
usłyszeć i zauważyć, ale ostatnio tak się dzieje, przynajmniej na tej edycji Mayday, że każdy z tych bardzo popularnych DJ-ów gra taki, można powiedzieć, swój hymn na samym końcu, prawda? No i rzeczywiście w tym momencie tak się stało. Wszystkie konstrukcje, te aluminiowe żebra, te ramiona, te skanery obniżyły się praktycznie do ludzi, słuchajcie. Oni mogą prawie, że je złapać. Właściwie zaczęło się w tej chwili dopiero coś ruszać. Tylko nie wiem, dlaczego pod koniec seta Mogwaja, chyba jednego z najlepszych DJ-ów, który dzisiaj pojawia się na Mayday. Zresztą pojawiał się wielokrotnie, o tym już wspominaliśmy, o do historii jeszcze na pewno będziemy wracać. Pamiętajcie, żeby do nas pisać na adres mayday@planeta.fm. Pozdrawiamy Kubę, który do nas napisał i mówi, że jest fanem techno i trance. No i to jest wręcz jego całym życiem, tak jak pewnie taka muzyka w wykonaniu faceta, który pojawi się za chwilę. No właśnie, bo w jego kręgu muzycznym trance, elektro oraz techno są jego drugim ja. Ferry Corsten za chwilę na scenie, słuchajcie, na początku listopada 2008 roku wydał swój trzeci long play, promował go single Radio Crash, no i był często prezentowany przez Tiesto, Armina Van Burena, Paula Van Dyka czy Above and Beyond, a tak naprawdę jest na szóstym miejscu brytyjskiego rankingu według DJ's Magazine, szósty DJ na świecie. Za chwilę pojawi się na konsoli Mayday, moment. No właśnie, i ten moment już za chwilę usłyszycie na Planecie FM. To jest, słuchajcie, też historyczne wydarzenie, ponieważ Ferry Corsten w Polsce pojawia się na Mayday po raz pierwszy. I to będzie jego debiut tutaj w Katowicach, a dzięki Planecie FM będziecie mieli to. Przyznam, moi drodzy, że wiele słuchaczy, ja także, bardzo liczę na ten występ, więc skupcie się, bawcie się dobrze. No i powiem wam jeszcze, że u nas są takie kanapy właściwie w naszym studiu. No i chciałem wam powiedzieć, że to nikt nie chce na nich siedzieć, no, bo się nie da po prostu. Oj, nie narzekaj, można poleżeć. To są brawa dla Mogwaja.